Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Marciniaka trafił nowoczesny sprzęt, który pozwoli na leczenie i diagnostykę pacjentów borykających się z bólami kręgosłupa i dużych stawów. Sprzęt został przekazany przez miasto. Dwa nowoczesne aparaty USG i aparat do kriolezji, czyli zamrażania stawów, zostały przekazane przez miasto na oddział urazowo-ortopedyczny Szpitala imienia Marciniaka we Wrocławiu. Wpisuje się w taki wieloletni program miasta Wrocławia, które, jak Państwo wiecie, nie jest organem założycielskim ani prowadzącym właściwie dla żadnego szpitala. Ale pomimo tego zależy nam przecież na zdrowiu wrocławianek i wrocławian i staramy się pomagać w taki sprzętowy sposób, uzupełniając te wszystkie sprzętowe braki. No szpital to zdaje się taka jednostka, w której ciągle czegoś brakuje i brakować będzie. Dzięki temu sprzętowi będziemy mogli prowadzić profilaktykę i leczenia bólów krzyża, bólów wielostawowych, ale zwłaszcza teraz, jak Państwo popatrzycie, jak wygląda pogoda na zewnątrz, urazów kolana, skręceń stawów i to będzie pozwalało na skuteczne i szybkie diagnozowanie i leczenie tych pacjentów. Sprzęt ma pomagać w leczeniu pacjentów z zespołem bólowym odcinka piersiowego, lędźwiowego, z bólem wielostawowym, bólami stawów kolanowego i biodrowego oraz z tak zwanym łokciem tenisisty. Do końcówki, która się znajduje na końcu tego węża. To od razu na mnie tutaj. No tak, do łącza się specjalną igłę, kaniulę taką pustą w środku. Po znieczuleniu lekko wkłuwa się bezbólowo, włącza i przepływa tędy na przykład ciekły azot, który zamraża po prostu to miejsce i niszczy źródło bólu. W tej kadencji samorządu kupiliśmy sprzętu i w konsekwencji przekazaliśmy sprzętu na kwotę 20 milionów złotych. Oczywiście ta zmienna, która nam wyskoczyła w tak zwanym międzyczasie, czyli COVID, to był ten czas, w którym tego sprzętu przekazaliśmy zdecydowanie więcej, ale łącznie, i to warto zapamiętać, 20 milionów właśnie w różnym sprzęcie zostało przekazanych do wrocławskich szpitali. Wartość sprzętu to około 200 tysięcy złotych. Echo 24, Oliwia Stasiak.